W dzisiejszym odcinku IT Morning jest tak BF e -booku. Slack rozszerza komunikację i co się dzieje? Zaczynamy! Dzisiaj piję herbatkę. Alo, 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 którą właśnie dostałem od pomagierki z okazji rocznicy kanału. I jak widzicie, piję z dużego kubka. Oto co Wam powiem. Obserwujcie ten kubek. Bo dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, nagrywam odcinki święte także na mój urlop. Co to znaczy? Odcinki wreszcie tygodnia będą nagrywane normalnym tokiem codziennie, ale dzisiaj jest niedziela i już od... nagrywam odcinki na urlop. Co... Także, jeszcze jedna rzecz. Ostatni odcinek normalny jest czwartek. Piątek już odcinku nie będzie, bo piątek jest oficjalnie startem mojego urlopu. W piątek mam prezentację w ramach konferencji Testing Stage, więc tak naprawdę mój urlop zaczyna się po tej konferencji, ale już traktuję to jako faktycznie urlop, więc nie będzie tego w dniu odcinka. W trakcie urlopu odcinki będą we wtorki i czwartki. Pierwszy odcinek pourlopowy będzie w poniedziałek, 4, przepraszam, nie w poniedziałek, we wtorek 4 maja, ale on też będzie nagrany dzisiaj. Dlaczego? Chcę mieć zabezpieczenie na wypadek jakby coś poszło nie tak. Więc pierwszy nowo nagrany odcinek będzie dopiero odcinek na do 5 maja. Um, będą eventy. Mam rozpoznane eventy odpowiednio w czasie, żeby o nich mówić. Jest jedno duże ale. Jeśli eventy się przesuną, zmienią się w czasie, nie mam jak się na to zabezpieczyć. Więc parę eventów może się rozminąć rozwin w tym samym do powiedzenia. Zaczynamy pierwszy odcinek. Um, no tak, pierwszy odcinek. Zaczynamy 244 odcinek, jeśli dobrze liczę. I naszym pierwszym materiałem jest to, że JSTQB wypuścił, inaczej SJSI wypuściło wersję syllabusa JSTQB po polsku na MOBI i na yy, EPUB, czyli po prostu na formaty e-czytników. Chciałem w tym miejscu wam w ogóle to pokazać, ale niestety w trakcie update'u mojego Kindle coś poszło nie tak. I nie mogłem go jeszcze zresetować. Właśnie czekam na odpowiedź z serwisu od nich, co mogę zrobić. A mój czytnik Kobo jest rozładowany. Bawiłem się nimi wszystkimi i nie widziałem jakichś większych tam problemów z tym. Jakoś nie rzucałem mi się w oczy jakieś większe problemy składniowe czy coś takiego. Nie będę dyskutował na temat treści, bo przyznajmy się szczerze, to jest syllabus. Jak zdajecie, jest TKB, B, to pewno ten sylabus gdzieś będziecie widzieli. Um, cieszę się, że mamy taką dywersyfikację opcji, w których można go zapoznać się, bo, no, czytanie wydruk tego jako książka byłoby duże, a jednak narzędzia ALA, właśnie ecietniki mają dużo sporo fajnych narzędzi do zaznaczania, robienia sobie flashcardów, więc jestem bardzo happy, że coś takiego tutaj istnieje. I Kudos dla nich. Następnym artykułem na dzisiaj jest coś, co już tak naprawdę działa, ale myślałem, że też warto o tym powiedzieć. Slack zaczął wprowadzać funkcję wysyłania wiadomości do dowolnej osoby. Niekoniecznie w naszej organizacji. I na tyle, ile rozumiem, nie jest to typu konieczne pisać także do osób, które są w, no w ogóle mają Slacka. Tak naprawdę z mojej perspektywy to jest po prostu taki trochę mail z. Utrudnienie z dodatkowymi krokami, bo co to robi? E idzie do gościa taka wiadomość, i się odpala nam taki, nazwijmy to specjalne okno czatowe, dostaje link URL, gdzie jak wejdzie na ten URL, to będzie mógł z nami pisać. Z jednej strony fajne rozwiązanie, z drugiej strony nie czuję tego. E gadałem z parą osobami, które miały okazję z tego skorzystać, ja sam zrobiłem jeden eksperyment i na razie tego nie czujemy. Nie mówię, że nie ma na coś takiego potrzeby, że to się nie przyjmie. Ale jakoś, jak już rozmawiamy z kimś spoza organizacji i nie mamy z jakiegoś Slack Connecta i tak dalej, to definitywnie chcemy ten, mieć jakieś zachowane tej, ciągłość tej komunikacji i myślę, że maile wtedy lepiej się sprawdzają. Bo no co jeśli będą jakieś ustalenia i teraz chcemy przekazać, bo ktoś przejmuje funkcję, bo na przykład ktoś jest chory i tak dalej. W wypadku czegoś takiego nie mamy do tego dostępu. Ale może się to sprawdzi. Idąc dalej... W, yy, ciekawe wydarzenie. I chodzi tutaj o po prostu feedback w dużej mierze. Czyli jak krytykować i reagować na krytykę asertywnie. Ja lubię przyjmować feedback, ale ja jestem bardzo niewdzięczną osobą dodawania feedbacku. Yy, nie potrafię się zachować przyjmując feedback. Nawet jeśli będzie to dobrze skonstruowany feedback, który jest pozytywny, to po prostu tak rzadko dostaję pozytywny feedback, że. Nie wiem, co z sobą zrobić, nie wiem, jak się zachować, żeby wiesz, nie wyjść na idiotę, jak, jak coś takiego słyszę. A w wypadku negatywnego, bardzo ostro wchodzę w pozycję obronną i po prostu staram się wyjaśnić, co było temu spowodowane i tak dalej, co też nie jest dobrą rzeczą. I dlatego ja wiem o tym i staram się między innymi nad tym pracować, ale no dawanie feedbacku i przyjmowanie jest ważne, i to nie chodzi tylko dla liderów. Praktycznie każdy, kto pracuje w IT, każdy, kto pracuje z ludźmi. Musi umieć dawać feedback nie tylko swoim podwładnym, ale musi umieć go dać także swoim przełożonym i osobom na tym samym poziomie, co oni są. To jest super istotna umiejętność i no, trzeba się tego nauczyć. Dlatego, jak pojawił się taki event, który się odbywa z waszej perspektywy dzisiaj, stwierdziłem, że na pewno trzeba o nim powiedzieć. Więc zapraszam na niego. I na dzisiaj to jest wszystko. Do zobaczenia jutro. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować. Komentować. Kończymy na dzisiaj.